Do Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Radomiu trafiły dwie nowe karetki zakupione z pieniędzy budżetu obywatelskiego Mazowsza. Prezentacja sprzętu odbyła się w towarzystwie władz Mazowsza oraz szpitala. Pomysł zakupu karetek zdobył duże zainteresowanie wśród mieszkańców Radomia i całego Mazowsza. W wyniku głosowania zdobyły 4084 głosy. Warto dodać w tym miejscu, że to projekt, który uzyskał najwięcej głosów z całego Mazowsza i w tym miejscu chcę bardzo serdecznie podziękować, bo to się też nie dzieje bez przypadku, wszystkim, którzy się mocno zaangażowali, a więc pracownikom, zarządowi Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego. Nowe karetki będą służyły pacjentom, jak i personelowi medycznemu. Łączny koszt obu pojazdów wyniósł prawie 500 000 zł. Karetki są wyposażone w nosze, krzesło kardiologiczne oraz butle z tlenem. Doba jeszcze toczącej się pandemii potwierdziła, jak wielkie znaczenie ma transport zarówno ten w pogotowiu ratunkowym, ale również transport międzyszpitalny. To jest bezpieczeństwo dla mieszkańców, bezpieczeństwo dla pacjentów, no i ewidentnie podniesienie komfortu pracy wszystkich ratowników w tym trudnym dla nich okresie. Dodatkowo Mazowiecki Szpital Specjalistyczny złożył wniosek do tegorocznego budżetu obywatelskiego Mazowsza o dostosowanie lądowiska dla helikopterów. Lądowisko również wymaga remontu i dostosowania go do lądowań i startów w każdych warunkach atmosferycznych. W związku z tym mamy nadzieję, że pomysł na Fundusz Obywatelski, który będzie skierowany na lądowisko, również poprawi sytuację szpitalnictwa w mieście. Koszt potencjalnej budowy to blisko 1 000 000 zł. Głosowanie ruszy 20 września bieżącego roku.